Cześć, kochani Tusielska, witam w kolejnym filmiku z serii Krótko i na temat. Dzisiaj będzie o moich doświadczeniach z nowymi produktami kremowymi. Zapraszam. I może zaczniemy od produktów drogeryjnych. Mam na myśli tutaj nowe róże od Maybelline. To jest seria Cheek Heat, to jest Sheer Gel Cream Blush. I nie powiedziałabym, że one są kremowe. Na pewno są żelowe, wodniste. I mam dwa odcienie tego produktu. 30 Coral Amber i 15 Nude Burn. Nie widziałam ich jeszcze w drogeriach, natomiast ja swoje kupiłam na Zalando. Ja preferuję nakładać je palcem, chociaż gąbeczką czy pędzlem też nie miałam z nimi problemów. To są róże, które są delikatnie napigmentowane. Nie słabo, ale w taki bezpieczny sposób, chociaż nie można sobie zbudować tutaj intensywności. Dla niektórych może być to wada, oczywiście dla niektórych zaleta. Zwłaszcza dla tych, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z produktami w takiej formule, dobrze jest po nie sięgnąć, ponieważ na pewno nie zrobicie sobie nimi krzywdy. No, ale ostrzegam, jeśli marzycie o takim porządnie zaróżowionym policzku, no to nie jest to. Moi drodzy, Inglot też wypuścił ostatnio serię kosmetyków w sztywcie, kosmetyków w kremie. I są to rozświetlacze i róże. Rozświetlacze to jest seria Starlight, a róże Sunlight. I ja sięgnęłam po jeden z każdego rodzaju. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to mój odcień to Starry Night 202, a jeśli chodzi o róż, to Jupiter 303. Może najpierw powiem Wam o różu. Ja sięgnęłam po odcień, który jest dosyć stonowanym odcieniem, takim dosyć niepozornym. Mam dużo w swojej kolekcji różów, które są... Zdjęłam, już mam dosyć, ciągle spada. Wracając do różu, ten mój odcień... Potrzebowałam czegoś spokojniejszego, czegoś do takich bardziej eleganckich makijaży, co nie zwraca takiej uwagi na policzek, ale jeszcze tam jest i nie jest to nudziakowy kolor. I wstrzeliłam się świetnie, to jest bardzo fajna formuła, bardzo kremowa, bardzo łatwa w aplikacji. Czym chcecie, możecie to nakładać, fajnie nosi się na pudrze, jest długotrwały, piękny róż. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to jest najintensywniejszy rozświetlacz w sztywcie, w kremie, jaki mam u siebie. Tak, jeśli by swatchować wszystkie rozświetlacze obok tego, to one wyglądają w miarę podobnie. Natomiast chodzi o samą aplikację na twarz. Wiele rozświetlaczy, chociaż bardzo intensywnych na swatchu, rozblendowują się podczas aplikacji. Tu jest naprawdę bardzo intensywnie, przez co trzeba uważać przy aplikacji, żeby sobie nie porobić takich plamek wręcz, jeśli chodzi o te rozświetlające drobinki. Oczywiście nawet jeśli zrobię sobie taką plamkę, aplikuję go palcem, no to bardzo łatwo to wszystko rozblendować, ale trzeba uważać bardziej niż przy innych rozświetlaczach. Tu jest bardzo ciekawy odcień, ponieważ to jest drugi co do jasności rozświetlacz, jakie były dostępne w Douglasie, kiedy kupowałam ten kosmetyk. I chociaż jego baza jest dosyć beżowa, to jednak on ma w sobie dosyć dużo chłodnej drobiny, przez co sprawia, że też bardziej bym go zakwalifikowała do tych chłodniejszych rozświetlaczy. On nie jest stricte, wiecie, biały czy różowy, natomiast ma w sobie na tyle dużo tych chłodnych drobinek, żeby już nazwać go raczej chłodnym rozświetlaczem. I ostatnie na dzisiaj są, moi drodzy, nowe róże od MAC. To jest ta seria, dobrze trzymam, tak, Glow Play Blush. I ja bardzo długo czekałam z zakupem tych kosmetyków, ponieważ ja myślałam, że to są kolejne pudrowe rozświetlacze, róże. Ale nie, ponieważ to jest ta formuła charakterystyczna dla rozświetlaczy Stila. Po angielsku nazywa się to Puri. To jest taka miękka gąbeczka, kremik. Świetnie się rozkładają na twarzy. Ja mam dzisiaj na sobie odcień Cheer Up. Mam jeszcze So Natural i on jest taki właśnie bardzo delikatny, beżowy, naturalny. To są róże rozświetlające, dosyć intensywnie rozświetlające, natomiast nie widzę tutaj dużych drobin brokatu, co mnie bardzo cieszy. Świetna formuła, można aplikować jak się chce, można aplikować je na puder. Są bardzo bezpiecznie napigmentowane, w ten bezpieczny dla róży i bronzerów sposób, czyli tego pigmentu jest tak w sam raz. Nie narobicie sobie agresywnych plam, ale nie musicie męczyć się z budowaniem, jeśli chodzi o efekt. Świetne kosmetyki, serdecznie polecam. Zanim się z Wami pożegnam, ten odcień Cheer Up, który ja tutaj trzymam, jeśli chodzi o te róże od MAC, jest bardzo podobny do odcienia Petal Poppin od Fenty, jeśli chodzi o kremowe róże od Fenty właśnie. To nie są zamienniki jeden do jednego, ja Wam pokażę na swatchach, że ten odcień od Fenty jest troszeczkę bardziej intensywny, natomiast ten róż od Fenty jest notorycznie wyprzedany, więc jeśli chcielibyście czegoś podobnego, czegoś równie rozświetlającego między brzoskwinką a różem, to to jest
bardzo blisko. Moi drodzy, na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Do siebie zapraszam już w niedzielę i wtedy pogrzebiemy w moich śmieciach i opowiem Wam o moich denkach. Na razie.